Na co dzień poruszam się na rowerze i w zasadzie to jest mój główny preferowany środek transportu. Autem w tygodniu nie jeżdżę i jeżeli tylko mogę wybrać rower, wybieram rower, dlatego w zasadzie nie potrzebuję normalnego samochodu. Potrzebuję pojazdu, który jest praktyczny. Tak, myślę, że trzeba to powiedzieć głośno z tym busiarzem. Miałem samochodu przez kilka lat i poruszałem się wyłącznie na rowerze. To ma oczywiście swoje plusy, ale ma też swoje minusy, dlatego że ja cenię sobie pewną niezależność, korzystałem z komunikacji miejskiej, z pociągów, z autobusów, ale nie wszędzie mogłem w ten sposób dotrzeć, a czasem nie mogłem tam dotrzeć w sposób, który chciałem, więc jednak zdecydowałem się na auto. Ten samochód to jest pewien specyficzny rodzaj kryzysu wieku średniego, być może, dlatego że zdecydowałem się na jego zakup mniej więcej w momencie, kiedy u mężczyzny standardowo kryzys wieku średniego się włącza. Nie jest niski, nie jest szybki, nie jest czerwony, no ale być może to jest związane z kryzysem, nie wiem. To nie jest mój pierwszy samochód. Zawsze miałem pojazdy niepraktyczne. Mój pierwszy samochód to było Renault 10 66 roku, który więcej się psuł niż jeździł. Później miałem kilka samochodów służbowych. Te nie sprawiały mi w zasadzie żadnej satysfakcji, oprócz tego, że mnie gdzieś przemieszczały. Kolejna moja przygoda z niepraktycznym pojazdem to był camper. To był Mercedes z lat 70. Taka półciężarówka przerobiona na campera. I wtedy można powiedzieć, że złapałem bakcyla związanego z pojazdami, w których można spać. Taki styl spędzania czasu na świeżym powietrzu, blisko natury, to jest coś, co wiąże się z pozytywnymi wspomnieniami. W samochodzie dla mnie osobiście niezwykle ważną częścią auta jest hak. Hak był mi potrzebny po to, żeby na ten hak przypiąć bagażnik na rowery, wsadzić tam rowery, no i pojechać sobie gdzieś na wycieczkę samemu bądź z rodziną. No więc ten hak to jest taki element, który symbolicznie łączy moje zainteresowanie rowerami z moim zainteresowaniem klasycznymi samochodami. W klasycznych samochodach najczęściej haka się jednak nie spotyka, natomiast te czwórka niemal każda jest wyposażona w hak, no więc to też spowodowało, że mój wybór padł na ten model. Od wielu lat miałem jakiś pociąg do klasycznych samochodów. To znaczy zrozumiałem, że z jednej strony potrzebuję samochodu, który jest klasyczny, bo to mnie interesuje i taka koncepcja motoryzacji najbardziej mi pasuje. Z drugiej strony jestem jednak człowiekiem praktycznym, więc pojazd, który więcej stoi niż jeździ, mnie nie interesuje, co de facto ograniczyło mój wybór do youngtimerów. A w związku z tym, że przypodobały mi się Volkswageny, transportery, zacząłem przyglądać się tym modelom.
I oczywiście od nieosiągalnego bulika, poprzez osiągalnego, ale jednak coraz starszego ogórka, poprzez kanciaka. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać nad Volkswagenem T4, który w tym czasie z samochodu współczesnego stał się youngtimerem, ale wypadł ostatecznie na ten konkretny model, dlatego że po pierwsze, to był ostatni z youngtimerów, można powiedzieć. A po drugie, ten samochód jest słynny ze swojej niezawodności. No i prawdopodobnie jest jednym z ostatnich Volkswagenów, które zostały zrobione po to, żeby jeździć, a nie po to, żeby je serwisować. Praktyczność jest tutaj słowem kluczem. Na pewno ona łączy zarówno mnie, moją osobowość z tym samochodem, z rowerami, którymi się poruszam. Rower, którym jeżdżę na co dzień, nie ma hamulców, nie ma nawet biegów, można powiedzieć, więc nie ma części, które mogą się zepsuć. Nie przepadam za materią, która się rozpada. To wywołuje u mnie stres i frustrację, więc raczej szukam rzeczy niezniszczalnych, praktycznych. Pierwszym pojazdem, który kupiłem, był motocykl. Ta przygoda z motocyklami z jednej strony oswoiła mnie z prędkością, z drugiej strony zrozumiałem, że prędkość to są motocykle, a nie samochody. Przynajmniej w takich osiągalnych dla zwykłego zjadacza chleba budżetach. I jazda samochodem, szybka jazda samochodem nie sprawia mi żadnej satysfakcji, gdyż wciąż pamiętam, jak to jest rozpędzić się do setki w 3 sekundy. W pewnym momencie zrezygnowałem z motocykla. Taki rodzaj zwolnienia w życiu. I pod względem zawodowym, i pod względem rodzinnym, no i też pod względem motoryzacyjnym. Co oznacza jazda T4? Wyobraź sobie, że siedzisz w salonie na kanapie i ten salon porusza się z prędkością 90 km na godzinę. No, to jest mniej więcej takie uczucie. Jest bardzo dużo miejsca, jest przestrzeń za tobą, przed tobą. Siedzisz wysoko, ponad innymi samochodami. No i jadąc youngtimerem możesz jechać bez nadmiernego pośpiechu. Teraz, jak wsiadam do normalnego auta, to czuję się, jakbym jechał go-kartem. Ze względu na to, że jestem zbyt nisko i samochód reaguje zbyt gwałtownie. Ta czwórka jest majestatyczna. On nie jest stworzony do gwałtownych przyspieszeń. On jest stworzony do tego, żeby pokonywać duże dystanse ze stałą prędkością. W zasadzie nie wiem, co mi się w tym aucie podoba. Jest to taki kanciak, bardziej opływowy niż wcześniejsze modele, ale jest to samochód, który jest w stanie przejechać niezauważony. Nie oznacza to, że on jest całkowicie niezauważalny, dlatego że wśród was jest promil busiarzy. Oni nie rzucają się w oczy, ale ujawniają się w momencie, kiedy bus podjeżdża do busa. Więc no, to jest takie auto, które na przykład, nie wiem, w Bieszczadach, na parkingu dla busów od razu powoduje rozmowy z busiarzami. To jest samochód, za którym oglądają się inni busiarze. Natomiast co w nim takiego jest? No chyba nic.
Kupiłem ten samochód z myślą o tym, że będę nim jeździł tak długo, jak się da. I że z youngtimera z czasem zamieni się w oldtimera. Myślę, że ten model ma duży potencjał. Każdy z poprzednich modeli, każda z poprzednich wersji tego modelu zamieniła się w klasyka. I ten samochód też w pewnym momencie przestanie wozić beton i marchewki. Zniknie z dróg i stanie się klasykiem, tak jak to się stało z T1, T2 i w sumie teraz T3. No więc mam jakąś misję. Myślę, że jestem posiadaczem samochodu, który wciąż będzie jeździł jak niewyprodukowane jeszcze auta. Z dawno staną się rzetkami. Moją misją jest utrzymanie go w bardzo dobrym stanie technicznym. No i czerpanie przyjemności z jazdy 90 km na godzinę.